Teraz, czy mówimy przy tym? Jak sądzicie? No ja mogłabym przymówić, że to było straszne. To zdaje się, że książka ma też pomysł, że to jest straszne. Chyba też, ale dużo osób się nie że drodzy Państwo, dzień dobry. Pytanie, czy mówimy przez mikrofon? Czy nie mówisz? No ale jak sądzicie? A na przykład, czy mnie, ale przykład, czy mnie słychać? Ja się tak, trochę gorzej. No więc właśnie, zapyślałam, że mnie gorzej. Chyba, że usiądziecie bliżej. Prosimy Państwo, żeby mówić przed mikrofon jednak, bo to będzie wygodniej dla wszystkich, zwłaszcza, że niektórzy z nas mogą być troszkę ciszej. Chciałem przywitać w powstającej księgarni, także przepraszam za większy rozgardiarz niż zwykle, ale jeszcze nie wyładowaliśmy się ze wszystkich pudeł, a już zgłosiła się do nas pierwsza fundacja z prośbą o spotkanie. Zgodziliśmy się i oddaję głos Panu. Dziękujemy bardzo. Zgłosiliśmy się oczywiście znając życzliwość i gościnność Tarabuka, z którym współpracowaliśmy już wcześniej, także wielkie dzięki, że nas Państwo tutaj przyjęli w tych jeszcze takich przeprowadzkowych warunkach. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie jest ostatnim z cyklu spotkań poświęconych książkom, które znalazły się w finale piątej edycji konkursu o nagrodę imienia Barbary Skargi na esej filozoficzny. Spotkania poprzednie cztery odbywały się w warunkach pandemicznych, a więc online. Można sobie te rozmowy odsłuchać. Znaczy dzisiejszą też będzie można, ponieważ nagrywamy. Ale no, tak się złożyło szczęśliwie, że z różnych powodów nasze spotkanie się przekładało, no ale nie ma tego złego. Widzimy się na żywo, z czego ogromnie się chyba wszyscy, a w każdym razie ja bardzo cieszę. No i ostatnia książka, bohaterka naszego spotkania, Michał Pawłowski, O granicy poznania, metafizycznie i einzyzyfatem. Myślę, że rozwiązanie zagadki tego drugiego słowa powinno być jednym z celów naszego spotkania. Będziemy rozmawiać o tej książce z autorem, czyli Michałem Pawłowskim, profesor Agatą Bielik-Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i z profesorem Marcinem Porębą z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Mateusz Falkowski. Ustaliliśmy sobie roboczo, że najpierw wysłuchamy takich recenzji wrażeń z lektury Marcina Poręby i Agaty Bielik-Robson. Agata poprosiła, aby Marcin był pierwszy. Dziękuję bardzo. Zacznę od może rozszyfrowania tego terminu, który występuje w tytule. Einzyzyfat. Einzyzyfat to jest innymi słowy ta właśnie książka, która cechuje się tym, że jest czymś jedynym w swoim rodzaju, albo prawie jedynym w swoim rodzaju w naszych czasach. Ponieważ podejmuje tak podstawowe zagadnienia filozoficzne, jak tylko można sobie wyobrazić. Moim zdaniem nie można sobie wyobrazić, pomyśleć bardziej podstawowych zagadnień filozoficznych niż te, które no, na kartach tej niewielkiej objętościowo, ale bardzo gęstej, intensywnej myślowo książki są poruszane. To jest samosedno filozofii. Można się zgadzać bądź nie zgadzać z tym, jak autor się na te kwestie zapatruje. Można w całości odrzucać jego perspektywę, można zgadzać się z jego wartościowaniami filozoficznymi, zgodnie z którymi do Kant i Wittgenstein są najważniejszymi w tych materiach, że tak powiem, głosami. Bardzo można się z tym nie zgadzać.
ale z tą wstępną moją charakterystyką, że to są rzeczy naprawdę podstawowe i w jakiś sposób dla filozofii nieomijalne, to byłbym gotów jej rzeczywiście bronić. A mówię, że jest to prawie jedyna w swoim rodzaju taka książka, czy wręcz jedyna, dlatego że filozofia w swoim podstawowym, panującym dzisiaj kształcie, zwłaszcza usankcjonowanym przez instytucje akademickie, staje się coraz bardziej daleka, odległa od zajmowania się takimi kwestiami. Co więcej, gdy ktoś się nimi zajmuje, to nierzadko wywołuje to wzruszenie ramion, bądź jakieś takie pełne politowania gesty czy wypowiedzi. Więc odwaga podejmowania zagadnień, które dzisiaj są uważane za właściwie niemożliwe do owocnego dyskutowania. Odwaga wchodzenia w dyskusję z Kantem, czy no, z Wittgensteinem to już w ogóle trzeba dużej odwagi, żeby wchodzić w dyskusję, bo jak wiadomo, ma on zawsze znalazł podgrzewacz. A więc urządzenie, do którego Kant w swoim wyrafinowaniu i delikatności zapewne by się tak chętnie nie uciekł jeszcze. Więc na to chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że jest to praca, której samo powstanie należy moim zdaniem uważać za ważne wydarzenie. Wydarzenie świadczące o tym, że duch tego rodzaju dociekań wciąż jakoś jest obecny również wśród bardzo młodych ludzi, do których należy Michał. I to dodatkowo wśród ludzi, którzy nawet jak się mogło, powinni być od tego rodzaju dociekań jak najdalsi, bo studiują ekonomię jeszcze, oprócz filozofii. A więc coś, co powinno, że tak powiem, nas na antypodach metafizyki sytuować, a to okazuje się, że wcale tak być nie musi. Co więcej może właśnie sprawiać, że patrząc trochę z dystansem, trochę z zewnątrz, trochę z punktu widzenia innej dyscypliny, można, że tak powiem, lepiej zobaczyć to, co w filozofii jest najważniejsze i bez czego filozofia w ogóle nie ma racji bytu, ani nie ma sensu. Do czego inne rzeczy, które w filozofii robimy, są tylko jakimś takim frędzlem, że tak powiem, czy przygrywką. Tutaj oczywiście tytułem takiego krótkiego wstępu jeszcze mówiąc, dodałbym, że centralnym zagadnieniem tej książki jest zagadnienie granic w bardzo różnych kontekstach i bardzo różnych znaczeniach. Ja sobie pozwolę tutaj wypisać, Państwo pozwolą, że na marginesie, idąc za szacownymi przykładami, że na marginesach trzeba pisać. Lubiłaś w każdym razie kiedyś bardzo to pamiętam. Aga. No, zapisałam pół książek w bibliotece. No więc właśnie. Moim zdaniem studenci ciągle jeszcze trafiają na moje światło. I jest to dla nich twórczkiem. Tutaj wypisałem sobie kilka takich kontekstów, w których pojęcie granicy w tej książce się pojawia. Granice poznania, granice myślenia, granice rozumu, granice sensu, granice języka, granice świata, granice logiki, granice przewidywalności, granice obliczalności, granice rozstrzygalności, czy granice dowodliwości, bo i wątki związane z dowodliwością i jej granicami w takich dyscyplinach jak matematyka, czy logika formalna się tutaj pojawiają. I to jest jakby rzecz pierwsza, która, że tak powiem, skłania do refleksji, kiedy się tę książkę czyta. Mianowicie, czy rzeczywiście używając terminu granica, czy słowa granica w tych różnych kontekstach, tutaj zamarkowanych przez te zwroty przeze mnie przytoczone, czy przypomniane, czy rzeczywiście używamy tego samego pojęcia? Czy jest, mówiąc potocznie, jakiś wspólny mianownik dla tych różnych użyć? I po drugie, co takiego rzeczywiście jest w samym pojęciu granicy, co sprawia, że ona jest pojęciem tak na wskroś metafizycznym? Czy przypadkiem, bo to jest coś jakby, co nieraz mi chodziło po głowie, bo wiele z tych myśli, że tak powiem, które w tej książce są zawarte,
jest mi jakoś bliskich, powiedzmy. Czy to nie wiąże się jakoś z tym, że taką bardzo podstawową rzeczą, którą można powiedzieć na temat świata, który zamieszkujemy, jest to, że on jest pewnego rodzaju systemem różnych, zazwyczaj niewidocznych, ale jak najbardziej realnych granic. A że w każdym razie pytanie o to, gdzie te granice przebiegają, czy dana granica istnieje, czy jest iluzoryczna, to jest jakby rdzenie problematyki metafizycznej. Tak? Kiedy na przykład, pierwszy z brzegu przykład, który akurat tutaj się w tej książce pojawia, w związku zresztą z Popperem, który tutaj zostaje jakby tak epizodycznie wspomniany, to jest kwestia naszego poglądu na status własności zdarzeń, czy generalnie sfery umysłowej, sfery mentalnej. Tak? Czy ona jest czymś odrębnym, czymś, że tak powiem, samoistnym, mającym jakąś własną bytowość, tak? Realność. Czy ona jest tak naprawdę tylko tym sposobem przejawiania się jakiejś bardziej podstawowej, czy pretendującej do bycia bardziej podstawową realności fizycznej, tak? To jest w gruncie rzeczy w pewnym sensie pytanie o to, czy granica, co to wygląda jak granica między tym, co umysłowe, a tym, co fizyczne, jest realna, czy pozorna? Dlaczego można myśleć, że ona jest pozorna? Dlaczego można myśleć, że ona jest realna? Wydaje mi się, że ta książka, ale to tak tajemniczo to zostawię w takiej postaci, ta książka pewnego rodzaju odpowiedzi na to pytanie udziela i pewnego rodzaju ogólny wzorzec dla tego rodzaju problematyki, dla tego problematyki wskazuje i mi się wydaje, że jest to też bardzo, bardzo, bardzo istotny z takiego, można powiedzieć, filozoficznego, ogólnofilozoficznego punktu widzenia jej aspekt. To całkowicie wystarczy mi się tutaj na początek. Teraz ja. Dziękuję Marcinie. No ja chciałabym się przychylić do tego, co Marcin powiedział, że to jest bardzo dobra książka i świetnie się ją czyta. Jest znakomicie napisany. Dla mnie to jest przede wszystkim bardzo pozytywne doświadczenie. Obcowanie z tekstem, który jest przejrzysty, bezpretensjonalny, pozbawiony żargonu i naprawdę bardzo klarownie formułuje wszystkie myśli. Myśli, z którymi zresztą ja się w dużej mierze zgadzam. Też myślałam o tych różnych koncepcjach pojęcia granicy, jeszcze pewnie do tego wrócimy. Ja chciałabym troszeczkę w inną stronę swoją recenzję poprowadzić, mianowicie przyjrzeć się tej kwestii samoograniczającego się rozumu przez samozwrotność, stąd właśnie to lustrzane odbicie metafizyczności w tytule, czyli wieczne przyglądanie się rozumu sobie jakby w lustrze i sprawdzanie, jakie są jego możliwości, żeby tylko nie wykroczył za daleko, że to myślenie o metafizyczności jest mi bardzo bliskie, ale chętnie bym je zderzyła z pragnieniem metafizycznym, o którym akurat tutaj w tej książce jest trochę mało. To znaczy mówisz o nim w kontekście no, raczej iluzji albo błędu, czyli czegoś, co jakby już jest takim ruchem z istoty swojej bezprawnym, co musi nieuchronnie prowadzić do kantowskich paralogizmów czystego rozumu. No ale przecież w ogóle całej tej problematyki nie byłoby, czyli kwestii samoograniczania się rozumu i tej samozwrotności i tego krytycznego badania możliwości poznawalności świata, no gdyby nie to pragnienie metafizyczne. Jeszcze do tego wrócę za chwilę, bo moim zdaniem to pragnienie jest nie do zatrzymania i granice ustalone przez Kanta i przez Wittgensteina, tak jak je rekonstruujesz, są, powiedziałabym, za słabe. To znaczy, to pragnienie metafizyczne je obchodzi i to obchodzi na różne sposoby i robi to już nawet sam Kant, moim zdaniem w drugiej krytyce, nie mówiąc o Wittgensteinie w swoim potraktatowym okresie.
No ale właśnie, ta idea granicy jest bardzo ciekawa, zwłaszcza, że jest to granica wewnętrzna, tak? To znaczy, wielką zaletą tej książki jest taka logiczna ekspozycja pojęcia granicy wewnętrznej, czyli czegoś, co trzeba uchwycić jakby z wewnątrz systemu, bo nie wolno nam wyjść poza system jakby z definicji. Więc granica wewnętrzna tutaj oczywiście przybiera postać samoograniczenia. Ta książka analizuje to w kontekście filozofii analitycznej, ale mnie od razu przypomniał się Hans Blumenberg z wielkim dziełem Uprawomocnienie nowoczesności, gdzie właściwie pada taka definicja ery nowożytnej i w ogóle filozofii nowożytnej jako przede wszystkim myślenia w kontekście samoograniczenia. Tym, co wyznacza myśl nowoczesną, jest zdolność do samoograniczenia w przeciwieństwie do przednowoczesnych spekulacji, które zupełnie tego pojęcia granicy wewnętrznej nie znały. Zdaniem Blumenberga to jest właśnie kryterium sukcesu nowożytnego myślenia, które widzimy i w rozwoju nowożytnej nauki, ale także filozofii, zwłaszcza filozofii kantowskiej i pokantowskiej. Więc ty w swojej książce przywołujesz metaforę tych granic, które rozum sobie sam stawia, kantowskiego pochodzenia zresztą, jako tych słów Herkulesa, tak? poza które żeglarz już nie może się udać. Na mnie raczej przychodzi do głowy inna metafora, którą zresztą wymyśliła Adorno, też robiąc aluzję do tych słów Heraklesa i metafory żeglarskiej, mianowicie do masztu Odyseusza. Że rozum jest jako Odyseusz, który przywiązuje się do masztu, w ten sposób narzucając sobie, wiążąc się, pętając się, narzucając sobie samoograniczenia, żeby nie ulec tym syrenim głosom właśnie takiej wolno puszczonej, wolno żeglującej metafizycznej spekulacji. Ta metafora bardziej mi się podoba, ponieważ no, wskazuje na coś, jeszcze raz do tego wrócę, o czym twoja praca za wiele nie mówi, czyli zderzeniu wielkiego pożądania metafizyki, czyli właśnie tej swobodnej żeglugi po metafizycznych oceanach, a jednocześnie racjonalnej potrzeby samoograniczenia, czyli właśnie ten Odyseusz przywiązujący się do masztu, nie bez przypadku jest przez Adorna potraktowany jako pierwszy podmiot nowożytny, tak? Takie prawdziwe cogito. No właśnie, teraz proszę kilka słów o tym pragnieniu, które moim zdaniem jest nie do zatrzymania, nawet przez te wszystkie pęta, więzy, maszty i tak dalej. Przyjrzyjmy się samemu Kantowi, tak? Czy ty się skupiasz wyłącznie na pierwszej krytyce, czyli krytyce czystego rozumu? I mówisz o rozumie, no, jako w tym wariancie kartezjańskiego kogito, tak? Badającemu warunki poznawalności świata. Dla ciebie w ogóle metafizyka to jest tylko badanie warunków istnienia rozumu jako władzy mogącej poznawać świat. Ale czy w drugiej krytyce nie dzieje się coś, co właśnie możemy w gruncie rzeczy nazwać powrotem do metafizyki? Tyle, że powrotem sprytnie jakoś negocjującym z ograniczeniami narzuconymi przez pierwszą, czy właśnie druga krytyka nie jest jakimś rodzajem eksploracji tego bardzo specyficznego noumenu, jakim jest doświadczenie ja jestem. Właśnie o tym nie mówisz, tak? To znaczy noumeny występują tutaj jako, nazywasz to granicznym pojęciem logicznym. Ale nawet w krytyce czystego rozumu pojawia się to jedna bardzo specyficzna definicja noumenu, jakim jest właśnie doświadczenie ich being. Tak? Nie ich denke, tylko ich being. Ja jestem. W doświadczeniu ja jestem, mówię Kant, ja uchwytuję siebie nie w porządku fenomenalnym, ale właśnie zupełnie inaczej. W porządku noumenalnym. Co następnie eksploatuje druga krytyka, gdzie, jak mówi Hans Jonas, a właściwie także Heidegger, dochodzi do bardzo rozbudowanej spekulacji metafizycznej, w której noumenalny porządek wolności zderza się z empirycznym porządkiem konieczności,
gdzie pojawia się bądź nie wizja możliwych pojednania. Stąd oczywiście wyrasta Hegel z całą ideą Verzeihung jako no właśnie zapośredniczenia i pojednania obu poziomu. A ten nomen ich bin, ja wspominam o nim, czyli ja jestem, jest tutaj bardzo specyficzny i ciekawy, ponieważ no, on się staje trzonem, podstawą nowych poszukiwań metafizycznych właśnie dlatego, że w jakiś sposób omija ograniczenia samego rozumu i pozwala, moim zdaniem, uprawiać postkantowską metafizykę na sposób krytyczny. Weźmy Schellinga, który dokładnie w doświadczeniu ich bin funduje całą swoją filozofię pozytywności, czyli tego tak zwanego ekscesu bytowości, Überschwinglichkeit. Tak? A nie mówiąc już o Heideggerze, który dokładnie idzie linią Schellinga, wykorzystując tę lukę w systemie kantowskim, no, żeby przekroczyć kantowskie ograniczenia, no i też znów wszystko ufundować na tym uprzywilejowanym, no chyba nomenalnym doświadczeniu ich bin, tak? Czyli ja jestem. No, wspomniałam już o Hegelu, który właściwie robi dokładnie to samo. Ze współczesnych myślicieli no, na pewno należałoby wspomnieć o Lacanie, który no, dokładnie właśnie na tej niemalże nieuchwytnej nomenalności tego realnego, które jest w tym ja jestem, na zawsze utraconym w porządku symbolicznym, też konstruuje jakiś rodzaj metafizycznej refleksji. Przepraszam, że tak długo o tym gadam, ale właśnie mnie ta kwestia bardzo zainteresowała, to znaczy właśnie postawienia pewnej granicy samemu rozumowi, rozumowi czystemu, ale następnie no właśnie granicy, postawienia granicy temu pragnieniu metafizycznemu, które jednak po Kancie jakoś usiłuje się na swój sposób realizować. Nie wspomniałam tu już o Wittgensteinie, ale cała idea poszukiwania formy życia, tak, też jest jakimś sposobem ominięcia granic nałożonym czystym poznaniem. Na razie. W sumie chyba czas się do tego odnieść. Dokładnie. Spróbuję, no nie wiem, czy po kolei. Może jakieś myśli mi się teraz toczyło w głowie. No oczywiście na wstępie chciałbym serdecznie podziękować obojgu recenzentom za te miłe słowa, no też za te krytyczne czasami również, jak najbardziej. Zacznę może od takiej kwestii. Oczywiście tak, pisząc ten tekst, no miałem świadomość ogromu tematyki i problematyki, która się otwiera właśnie za tą granicą. Stąd też zapewne właśnie bierze się ta pojawiająca się od czasu do czasu chwiejność języka i właśnie wkradające się różne określenia różnych granic. Poniekąd właśnie to też mnie jakoś doprowadziło do tego tematu. To nie jest tylko pewna perspektywa, która się otwiera w momencie właśnie podjęcia tej tematyki, ale też to mnie do niej doprowadziło. Właśnie musiałem, no to chyba nie muszę z tego robić tajemnicy, że jakby pierwotnie pisałem ten tekst jako pracę magisterską i no i gdzieś tam właśnie moje myśli krążyły wokół Kanta i Wittgensteina. No i właśnie w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że wiele problemów, które właśnie ci dwaj filozofowie podejmują, można zinterpretować właśnie w kontekście granicy i że ta granica ciągle gdzieś tam się pojawia. No i faktycznie no nie oni jedyni. I tutaj też to był pewien wybór taktyczny, można powiedzieć, którego zarysowanie poświęciłem pierwszy rozdziałik. No, że oczywiście można by podjąć cały szereg innych perspektyw, ale pewnie wtedy bym nie napisał pracy magisterskiej, pracy konkursowej również, tylko bym do dziś nawet jeszcze nie pisał, tylko gdzieś tam siedział w bibliotece. Natomiast mówiąc trochę poważniej, wydaje mi się, że odnosząc się właśnie do tej kwestii pragnienia metafizycznego,
po części. Wydaje mi się, że to też jakoś dotknie pewnej z uwag tutaj sformułowanych przez Marcina Porębę przed chwilą. Przepraszam, przyznam, że już nie wiem, której dokładnie uwagi, ale wiem, że jednej z nich. Dosłownie właśnie... Pierwszej uwagi. Właśnie natrafiłem kilka dni temu na, powiedzmy, na to, co Hegel, od którego właśnie trochę się odcinam początkowo, ale nie jest to odcięcie fundamentalne, tylko właśnie techniczne, jak on rozumie, oczywiście to jedno z wielu określeń granice, w nauce logiki mówi on, że z jednej strony granica jest negacją, ale też i zasadą. Negacją, bo jeśli mamy jakiś byt, mamy dwa byty, on mówi tam po prostu o czymś, no to coś, właśnie, jeśli mamy inne coś, to gdzieś w tym swoim bycie w sobie, to coś widzi coś innego i to już nie jest ono. I gdzieś między nimi jest granica, ale zarazem właśnie granica, ta będąca niczym w zasadzie, bo ani tym, ani tym, ona też już jest, no właśnie, czymś jest konkretnie zasadą tego czegoś, to znaczy tam Hegel właśnie używa takich geometrycznych porównań. Jeśli mamy punkt, który jest granicą linii, no to właśnie jest tą granicą linii, natomiast zarazem linia jest ruszającym się punktem. Linia jest ruchem punktu. Punkty przechodzą w linię. Ich nieskończona liczba. Tak samo linia jest właśnie granicą, ale tym samym zasadą płaszczyzny. Płaszczyzna jest, można powiedzieć, właśnie linią w ruchu. No i tak samo płaszczyzna jest granicą jakiegoś trójwymiarowego ciała. I wydaje mi się, że tutaj właśnie w tych słowach Hegla można już odnaleźć pewne złączenie tych dwóch perspektyw, pozytywnej i negatywnej. Tu szedłbym właśnie w tę stronę. Też, i to kolejna perspektywa, do której się nie odwołuję i nie przywołuję gdzieś w tym tekście. I gdybym to dziś pisał, pewnie właśnie bym jakoś tę właśnie perspektywę filozoficzną wykorzystał, chciałem dodać bardziej, ale w ogóle wykorzystał, to znaczy Idola i Mariona. To znaczy to co Marion właśnie wprowadza tę kategorię Idola. Tak, to znaczy to sobie zostawiałem, nie chcę rozgrzebywać zbyt wielu może frontów naraz, jako taką wisienkę w kontekście tego Einzigartigkeit, żeby to jakoś zgrabnie ująć w ładnej kategorii pojęciowej. No ale to może za chwilę jakby to jeszcze będzie. Natomiast wydaje mi się, że można właśnie granicę, czy właśnie rozum w swym ograniczeniu, tak jak go postrzegają Kant i Wittgenstein, którymi się tam najbardziej zajmuję w książce, właśnie postrzec jako być może nie ostateczny, nie jedyny końcowy, ale jeden z ostatnich idoli. To znaczy byłby to wzrok skierowany sam w siebie, właśnie odbity od pewnego niewidzialnego lustra, stąd właśnie mówię o tym metafizycznie i jego anagramie, ponieważ właśnie tu też mamy w postaci tego i pewne lustro, zarazem pewne lustro jako właśnie wysunięty punkt, pewna perspektywa. Z której to właśnie perspektywy, jeśli to sobie była tablica, to mógłbym to narysować za nami. Myśmy w takim stożku napisali na przykład, to dziś mi przyszło do głowy, metafizycznie właśnie i Einzigartigkeit, to mamy metafizycznie idące do tego stożka w postaci i tego lustra, i w drugą stronę odbite. I jakby z perspektywy tego i to są te same słowa wtedy. I zmierzam do tego, że być może no i właśnie, idol jest u Mariona no, pewną, nie wiem, czy tu nie wyjdę poza Mariona mówiąc czystą, ale pewną pozytywnością, właśnie pewną pozytywnością ograniczoną jest u Mariona właśnie tym Bogiem zamkniętym w materialnych pewnych środkach wyrazu. I wydaje mi się, że na tej samej zasadzie właśnie rozum stale dążący do wykroczenia poza siebie, w samoograniczeniu właśnie pozwala też zaistnieć pewnej swojej pozytywności, temu właśnie pragnieniu. I też nie przypadkiem Kant wielokrotnie mówi już w tej pierwszej krytyce zarazem właśnie z jednej strony o ograniczeniu rozumu, z drugiej strony o pewnym
ostrożnym, powolnym przesuwaniu do przodu granic tego rozumu. To chyba w zasadzie tak na gorąco mógłbym tyle powiedzieć. Miałem jeszcze kilka myśli, które mi chyba umknęły. Ale skąd ta wola kroczenia dalej? Wykraczanie, bo on właśnie o tym nie ma wiele w książce. Mm-hmm. Czemu stawiać granice? Tak, to... Dotarliśmy do sedna. Tak, to jest właśnie chyba... poczułem jak właśnie filozof Wittgensteina, który jest tą muchą w szklanej pułapce i właśnie ta mucha uderza o te właśnie niewidzialne granice. I no właśnie, nie wie, że one tam są. Dlaczego stawiać te granice? Właśnie myślę dlatego, że one są nie tylko tak jak to w pewnej właśnie bardzo oświeceniowej pozytywiczności, nie chodzi mi o pozytywność, tylko pozytywizmu jakoś tam antycypowanego. Właśnie Kant widzi, nie chodzi o samo stawianie granic, albo przynajmniej sugeruje nam czasem, że tak to widzi, i ograniczanie właśnie tego dyskursu prawomocnego od nieprawomocnego, co właśnie znalezienie tej zasady, która nas porusza. Więc wydaje mi nas, to znaczy właśnie ten rozum, to poznanie. Tak jak też to właśnie w przywoływanym przeze mnie tekście Rudiger Bubner mówi, w zasadzie chodzi o pytanie, jak możemy uzasadnić wiedzę jako wiedzę. To znaczy, jakie możemy znaleźć racje dla wiedzy, tego, że ona jest wiedzą. No bo wiemy już dzięki Hume'owi, że przeszłe doświadczenie, jakieś tam nadzieje na to, że to, co nam nauka mówi, pewne sądy, że empiryczne będą się w przyszłości również sprawdzać, że to są bardzo blade i nikłe nadzieje. Więc chodzi o pytanie właśnie o uzasadnienie wiedzy, więc być może i faktycznie tu się nie będę bronił, bo to zostałbym natychmiastowo zepchnięty do narożnika, jak kiepski bokser, faktycznie o tym pragnieniu nie piszę w tym tekście. Natomiast być może właśnie chodzi o uzasadnienie tego pragnienia. I też właśnie nie przypadkiem i Wittgenstein, i Kant później idą w stronę tej praktyczności rozumu, właśnie patrzenie, jak on działa, jak on funkcjonuje. Więc być może tych dwóch perspektyw nie należy tak ściśle sobie przeciwstawiać. I to też by była pewna... i to wydaje mi się jakoś współgra z jedną z uwag. To też by świadczyło pewnej właśnie o nowożytnym charakterze rozumu, tak jak oni obaj go rozumieją, właśnie związanej z tym pewnej ambiwalencji. Z jednej strony chce się naprzód, z drugiej strony nie można. Nie tego konia, tego rumaka, który właśnie pcha nas naprzód właśnie, czy tego Odyseusza, który być może uczuciem chciałby właśnie dopłynąć do tej wyspy, to jednak trzeba związać właśnie po to, żeby ten statek nie zatonął. To nie tak na gorąco. Nie wiem, czy do wszystkich uwag się odniosłem. Chyba tak. Tutaj a propos tego Odyseusza, który jest bardzo pięknym, że tak powiem, konstruktem Adorna, ale mającym pewne jednak zaczepienie faktycznie w tej, przynajmniej w tej legendzie, tak, amerykańskiej. To tam jest jeszcze taki wątek, który warto podkreślić, że Odyseusz dlatego każe się przywiązać, że nie pozwala, że nie zatyka sobie uszu. Bo on chce właśnie w to wejść, w tę realność, a jednocześnie zachować, że tak powiem, siebie, tak? Zachować siebie, ale na ile to możliwe tego śpiewu zaznać i doświadczyć. To wydaje mi się, że to jest taka bardzo, bardzo fajna tutaj rzeczywiście figura, która tę problematykę jakoś chwyta gdzieś w jej istotnym wymiarze. To znaczy, że
że to nakładanie granic i to pragnienie, one są nierozerwalnie ze sobą związane po prostu, tak? Ktoś, kto naprawdę odczuwa to pragnienie i jest jego świadom, jest też świadom zagrożeń, jakie się z nim wiążą, jest też świadom ryzyka i w związku z tym woli się, że tak powiem, trochę punktatorsko zabezpieczyć. Prawda? No taki jest problem. Chcę dużo, ale nie chcę, że tak powiem, ryzykować zbyt wiele, bo no i że jak się raz nie uda, to spróbuję drugi raz i tak, jakoś tak, żeby wyjść na swoje, tak? To jest też taka bardzo racjonalna postawa. Ja bym do tego, przepraszam, że tak się tutaj łączyłem trochę rozmawiamy. Kolejnością, no ale... Nie, rozmawiamy. Nawet zachęcam do tego, żeby Państwo się włączali. Właśnie o to chodzi, że Państwo się włączali, ale ja się nie mogę powstrzymać przed jednym skojarzeniem, które mi się z Odysseuszem jakoś nierozerwalnie wiąże, z tym wątkiem Adornowskim dotyczącym Odysseusza, a mianowicie Derrida. I genialny tekst o Cogito i historii szaleństwa. Genialny, po prostu. Genialny tekst, w którym on całkowicie rozkłada, że tak powiem, na czynniki pierwsze i suchej nitki nie zostawia na Foucault, na jego konstrukcji Kartezjusza i swoją własną przeciwstawia temu, taką też z ambicjami uniwersalistycznymi, że nie chodzi po prostu o XVII wiek, ani o jakąś tam lokalność, powiedzmy, początków epoki nowożytnej, tylko chodzi o pewną uniwersalną sytuację, w której rozum, racjonalność jakby doświadcza swojego nierozerwalnego i w pewnym momencie nieodróżnialności od tego, co nieracjonalne, prawda? Ale co zarazem jest realne i to jest to iśmienite, prawda? Oczywiście Derrida nie napisał tego tekstu o Kancie, też kto wie, może by i napisał, że to iśbin kantowskie to jest też takie kogito kartezjańskie, to znaczy takie iśbin, które siebie nie odróżnia od szaleństwa. Tak nawiasem mówiąc, Kant był, że tak powiem, zafascynowany chorobami psychicznymi. Napisał co najmniej jedną fantastyczną rzecz na ten temat, esej o chorobach głowy, jeszcze w okresie przedkrytycznym, mówiąc nawiasem, w której to pokazał, jak właśnie różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które w drugiej połowie XVIII wieku już zaczęły być powoli analizowane w sposób jakby zmierzający trochę w kierunku paradygmatu XIX-wiecznego, psychiatrycznego, który się w końcu pojawił w XIX wieku, prawda? Jak on na przykład, albo w antropologii też to tym się zajmuje, pokazuje, jak różnego rodzaju filozoficzne aberracje, które później będzie diagnozował wkrótce przede wszystkim czystego rozumu, tak? Te różne iluzje, prawda? To jest przecież charakterystyczna dla kantowska myśl, że rozum to jest przede wszystkim coś, co jest siedliskiem iluzji, a w drugiej kolejności różnymi innymi rzeczami jest, prawda? To jest przede wszystkim siedlisko iluzji, jak te iluzje w bardzo taki ścisły sposób odpowiadają różnym takim skłonieniom identyfikowanym już w XVIII-wiecznym dyskursie zaburzeniem racjonalności, czy można powiedzieć zaburzeniem psychicznym. To jest fascynująca też rzecz, jak właśnie tutaj to nakładanie granic przez rozum na siebie przede wszystkim, prawda? To jest też zarazem takie nakładanie, no nie wiem, jakiegoś rodzaju kaftanu bezpieczeństwa, jakiegoś rodzaju właśnie takich pętów, które mają ten rozum uchronić przed zatratą samego siebie w kontakcie z tym, co jest, czy z tym, co właśnie z tym Ichbin się wyraża. To jest tylko taki komentarz do tych uwag Agaty, które mi się wydały niezwykle ważne tutaj w kontekście tej problematyki, nie tyle ją podważające, ile po prostu pokazujące w pewnym sensie pewien szerszy kontekst, w którym te rozważania muszą być widziane. Jest, że tak powiem. Ja chciałem jeszcze tylko słówko, ale to dosłownie słówko, że wydaje mi się, że jeszcze możemy wspomnieć, mówiąc o tym Odysseuszu, takim jakim go widzi Adorno, no o roli żeglarzy, którzy tam głosują. To jednak nie Odysseusz głosuje. No oczywiście Adorno widzi w Odysseuszu, poza tym, że pierwszy podmiot nowożytny, to jest pierwszego kapitalistę, ale być może tam właśnie paradoksalnie w
tej fizycznej sile, która właśnie porusza tak siłą swoich mięśni ten statek do przodu, właśnie tam należy szukać tego Ichbim. Oczywiście ci żeglarze, nie oni są Odyseuszem, ci raczej galernicy. Chociaż nie wiem, czy to była galera. Nieważne, przepraszam. Żeglarze, załoga statku. Więc oczywiście to nie oni są na tej bardzo podstawowej płaszczyźnie interpretacji tego mitu. To nie oni są Odyseuszem, jednakże no właśnie to, jeśli uznamy, że Odyseusz w swoim pragnieniu wiedzy właśnie przywiązuje się, zatyka, znaczy uszy właśnie, uszu nie zatyka, natomiast przywiązuje się do statku, do masztu i on płynie do brzegu, no to właśnie jest jakaś siła, która ten statek wprawia w ruch. Więc być może właśnie to by jeszcze otwierało... No nie. Nie? Nie. Jeśli nie mogę. Oczywiście. No jednak nie, dlatego że tu chodzi o bardzo, bardzo specyficzne doświadczenie i dlatego bardzo pokantowskie, które moim zdaniem całkowicie określa nowożytną, postkrytyczną metafizykę. Metafizykę bycia, do którego dochodzi się poprzez uprzywilejowane doświadczenie własnego bycia, czyli właśnie to ich bym. Jedyna w tym, można powiedzieć, jedyna furtka, czy też jedyne okno otwierające się w tym domkniętym systemie fenomenów, tak, zjawisk, jedyne okno to jest właśnie ten, to ich bym, to ja jestem, specyficzne doświadczenie tego, że właśnie, powtarzam jeszcze raz, w tym doświadczeniu, mówi Kant, nie doświadczam siebie jako zjawiska. Nie przedstawiam sobie siebie jako zjawisko. Czyli jak? No właśnie, nominalnie. I naprawdę, tu się można zastanowić no, nad tym, skąd się właśnie to pragnienie metafizyczne, któremu trzeba stawiać granice, bierze. Marcin już się skłania ku temu, żeby sądzić, że to jest to szaleństwo Ichbim, tak? Że to pragnienie bierze się raczej z faktu tego, że jesteśmy, a nie z tego, że myślimy. To, że myślimy, jest już jakimś sposobem kiełznania tego pragnienia, które jakby wyrasta prosto z trzewi naszego bycia, powiedziała po Heideggerowsku. Z psychobebechów waszego bycia po prostu, tak? Ty piszesz o rozumie jako takim, trochę właśnie powiedziałabym, tak po Wittgensteinowsku, zamkniętej grze racjonalnej i językowej. Tak jakby on nie był. Tak jakby rzeczywiście to było czyste cogito bez sum. No? Bez tego wymiaru, no, z którego, jak się okazuje, właśnie pochodzi cały ten ruch szturmowania granic, transgresji, próby ich przekraczania, żeby się dowiedzieć, jak to jest, tak? Skoro ja jestem, no to jak to jest, tak? Żeby zbudować jakiś rodzaj korelacji między moim doświadczeniem bycia, a byciem tego czegoś, w którym jestem. To oczywiście jest dosyć szaleńczą perspektywą, ale właśnie to jest to pragnienie. Nie no, to jeszcze tak właśnie odnosząc się na gorąco, to oczywiście pełna zgoda. Tylko tu mi się właśnie wydaje dość ważna kwestia, którą gdzieś tam na paru stronach poruszam, tych pojęć formalnych. Tam ona pojawia się dość technicznie, że to właśnie u Frege'ego nie możemy orzekać. Predykat jest. Łódź jest od tych twoich, wiesz. Uciekam przez cały czas. Zamkniętą, pojęcie formalne. Zamkniętą grę, tak. Czystego myślenia. Tak, więc właśnie jest to pewne czyste myślenie, więc mamy tam, no właśnie, problem nieorzekalności pewnych formalnych predykatów, później to też dostrzegam jakoś u Wittgensteina, prawda, te różne kategorie i w tym sensie, o którym mówisz, no jest jakby to samo dotyka rozumu, czyli właśnie bierzemy rozum jako taki artefakt filozoficzny, wyciągamy, owszem, możemy sobie ten artefakt filozoficzny obejrzeć, no tylko gdzieś go później trzeba na tę filozoficzną półkę odłożyć. I wtedy pojawia się pytanie, gdzie?
tak jak właśnie u Frege'ego powiedzmy, możemy te funkcje wziąć, no ale okazuje się, że nam się zaczynają rozpływać trochę, jakoś tak przepływać przez palce. I tak samo ten właśnie rozum wyjęty z życia okazuje się czymś nienaturalnym, sztucznym. Więc tutaj oczywiście jak najbardziej zgodnie. Tak. Chcesz coś powiedzieć? Tak, ale... Nie, jedno! Przede wszystkim wolę słuchać, bo jak słucham na przykład Agaty, to zawsze mam takie wrażenie, że ona ma rację, tak? To jest poczucie, a z kolei ja... No wszyscy mamy to poczucie. I wszyscy mamy rację, tak? Nie, że jak Agata mówi, to ma rację. I mamy rację w tym poczuciu, tak? Ja muszę zadać pytanie, bo w ogóle jak przy dzisiejszym spotkaniu zastanawiałem się właśnie, czy tak na miękko wchodzimy, czy na ostro. No, ostatecznie rozstrzygnęliście to. A po jakim kierunku? No, w sensie takiego... Na ostro. Ale co to znaczy? No, tak na poważnie, już na zasadnicze kwestie, bez dyskusji potocznego i tak dalej. Ale jak... Dlatego muszę zadać Państwu pytanie, i proszę tego nie traktować jako przytyk, ale czy jest dobrze? Czy Państwa to satysfakcjonuje w szczególności, czy trzeba na przykład coś wyjaśnić może? Bo może ktoś ściemnia. Na razie jest dobrze, okej. Okay. W sumie niby moja rola to powinna się może ograniczyć do moderowania, ale tak z tego co tutaj Państwo mówili, też mi właściwie coś przyszło do głowy. Bo nie padło tutaj właśnie jedno słowo, które... I to nie jest kwestia właśnie tylko słowa, to znaczy, że sobie tak jakby podzielimy, sprecyzujemy i to będzie sprawa załatwiona, ale no jakby generalnie w tradycji nowożytnej na pewno rozum w sumie często jest, można tak to interpretować, utożsamiany z wolą. Że wola jest rozumem, albo wola jest tym, co rozumne. No i to być może jest pewne słowo, które byłoby jakimś synonimem bądź kierunkiem, w którym można by poszukiwać sensu tego pragnienia. A gdzie tak jest? Gdzie co jest? Gdzie rozum jest utożsamiany z wolą? Na przykład u Kartezjusza mam wrażenie, że jest utożsamiany z wolą. To jest, wydaje mi się ten koncept... Raczej nie. Już wyjaśnię. Że wola jest przejawem rozumu. Czy są, no, czy... są dwie szkoły, jedni utożsamiają, a drudzy... No tak, nie. Oczywiście, okej, to ja jestem z tej szkoły, która utożsamia. W tym sensie, bo tak jakoś... No tak. W tym sensie, że... bo ja na przykład trochę się zdziwiłem, że nagle ten tytuł Granice Poznania, on właściwie trochę się jakby zmienił tutaj w tej naszej rozmowie w granice rozumu. Bo nagle ten rozum stanął tutaj w centrum. No i oczywiście jest bardzo wiele tych granic. Marcin tu na początku wymienił i tam też pada to sformułowanie granice rozumu. Tymczasem nawet w tej historii o Odyseuszu, no to, że on nie zatyka tych uszu, to znaczy, że słyszy, to też być może jest pewna forma poznania, tak? Zmysłowa. I wydaje mi się, że jeżeli jest jakiekolwiek przejście od... Znaczy to jest znów jedna z interpretacji. Od powiedzmy myśli nowożytnej, czy tam przedkantowskiej do pokantowskiej, być może również współczesnej, no to ona między innymi troszkę polega na tym, że no właśnie próbujemy jakoś odsłonić, jakoś dotrzeć do tych obszarów poznania, które nie są tylko i wyłącznie czysto rozumowe, albo może inaczej, nie tylko dają się interpretować z punktu widzenia rozumu. Bo w pewnym sensie to, że poznanie nie jest czysto rozumowe, to jest jakoś tam oczywiste i to tam od starożytności przecież no tam spór, racjonalizm, empiryzm, ale gdzieś wydaje mi się, że to, że ten rodzaj, a już właśnie jak mówimy o Adorno, no jednak rozum, on jest jednak opresyjny. On jednak też stanowi pewną blokadę. I to nie tylko o charakterze właśnie etycznym, ale właśnie mam wrażenie też o charakterze poznawczym. To znaczy krytyka rozumu nie jest po prostu krytyką poznania wszelkiego. I więc tu właśnie zastanawiam się, na ile
na ile to jakiś rodzaj takiego, powiedzmy sobie, skupienia się czy ograniczenia właśnie tej kwestii granic poznania do, w jakimś sensie, granic rozumu, no właśnie jest, znaczy no to jest pewien wybór, no, ale na ile ono właśnie jest ograniczające czy uprawnione? Więc to jest taka jedna, miałem jeszcze drugą refleksję, ale powiedzmy to ją później. Znaczy nie trzeba odpowiadać, tak się podzieliłem. Nie, no chętnie odpowiem, tak miałem nadzieję, że chwilę dłużej potrwa to przejście mikrofonu i zdobędę kilka cennych sekund na jakąś odpowiedź. Nie, a oczywiście miałem tego świadomość i że to poznanie może nam bardzo płynnie przejść w rozum i właśnie pytanie, czy to będzie przejście uprawnione, czy nie do końca. Cały czas nie wiem, szczerze mówiąc. Wydało mi się po prostu słowo poznanie, jeśli chodzi o samo umieszczenie go w tytule, najbezpieczniejszym wyborem. Bo rozum jest jednak znacznie silniej nacechowany, jeśli chodzi o kategorie w różnym charakterze, kategorie w różnym charakterze występującą u różnych twórców, autorów. Z tym odwysłuszem to tak, to w pełni zgoda, to znaczy też mam takie wrażenie i miałem, czytając właśnie kiedyś tam Dialektykę Oświecenia, że faktycznie tu chodzi o to, że celujemy pewne siły właśnie na tych, którzy napędzają tę łódź, natomiast jakby poznanie to czyste, to quasi-kantowskie poznanie, właśnie spojrzenie i właśnie uszy przede wszystkim w tym przypadku, właśnie słuch, one pozostają właśnie nieskrępowane, wolne. Skrępowane właśnie o tyle, o ile tam właśnie wola jest skrępowana. Kusiłoby mnie odpowiedzieć za Wittgensteinem, że tak jak starałem się tam właśnie, nie wiem, zarysować na przykład miejsce dla woli, która, no właśnie, pytanie, czy jest to sama z rozumem, czy nie. Jeśli w jakiś sposób jest to, co to jest za tożsamość, czy taka prosta tożsamość, czy jakieś tam podpadanie pod pewną kategorię. Kusiłoby mnie odpowiedzieć, że no wola jest czymś właśnie pozaświatowym. Tak jak tam cytuję w pewnym momencie taką uwagę właśnie z dziennika tego wojennego, Wittgensteina. No to chyba jeszcze uwaga przedwojenna, jakiś 13 rok, gdzie on właśnie mówi, że właśnie jeśli wyobrazimy sobie moją wolę, tak, moją chęć poruszenia właśnie ręką, no to właśnie pytanie, jak wola się odnosi do ręki? No wtedy mogę sobie powiedzieć, no tak, no ale na przykład ręka się nie rusza, no to mogę odpowiedzieć, no bo nie odnosi się do, z ręką jest coś nie tak, to chodzi o ścięgno. Nasza wola odnosi się do ścięgna, no ale na przykład ścięgno jest zerwane, mówi Wittgenstein. Jakby do czego koniec końców odnosi się wola? I zdaniem Wittgensteina i po prostu w tym świecie faktów zrealizowanych stanów rzeczy nie ma. Pytanie, czy by akurat Wittgenstein tego samego rozumie nie powiedział, bo jak wiadomo, no on właśnie nie pisze o granicy rozumu, tylko sensu i bezsensu. Więc tak, tu faktycznie pewna problematyka może ulec zatarciu właśnie na tym przejściu, na przykład od Kanta do Wittgensteina. Natomiast jeśli jeszcze bardziej właśnie, jeszcze więcej rozróżnień sobie wprowadzimy i właśnie tu Adorna, tu Hegla, to wtedy ta nasza łódka rozumu zaczyna się, tutaj płynie Odyseusz, mocno chwiać i robić chybotliwe. Ja bym może dodał, czy w tej książce jest w zasadzie głównie o Wittgensteinie wczesnym mowa, prawda? O koncepcji formy logicznej z traktatu, o koncepcji właściwie nie, w pewnym sensie niedefiniowalności granic tego, co logiczne, czy granic sensu, czy jednoczesnym jakby poczuciu, że te granice istnieją, takie granice pola widzenia. Natomiast
Ja jestem podobnie zresztą jak Michał z takiego zdania, że nie ma jakiegoś fundamentalnego rozłamu czy nieciągłości między traktatem a dociekaniami Wittgensteina. Myślę, że to jest rozwijanie tak naprawdę wciąż tej samej problematyki, tylko oczywiście bogatsze o cały szereg doświadczeń myślowych i nie tylko myślowych przecież, bo jak wiadomo, to rzeczywiście Gershwin obfitowało doświadczenie nie tylko intelektualne czysto, również na przykład wojenne, bardzo takie no, głębokie. Także w trochę innej formie Wittgenstein się zaczął wypowiadać, tak to tak się zmieniało, prawda? Traktat jest dziełem, które właściwie w jakimś sensie jakby nałożyło pewne granice właśnie i pewne ryzy na skądinąd bardzo taki rozbuchany i rozpasany ciąg refleksji, które Wittgenstein znowu również w tamtych czasach. I które zmierzały w bardzo różnych kierunkach jednocześnie. Bo to miał on do siebie, tak, że jego myślenie nie było linearne. On myślał jednocześnie w różnych kierunkach, często niezgodnych ze sobą. Ale kiedy przygotowywał traktat, to w jakimś sensie wybrał z tego pewien wątek, pewien określony ciąg i ponumerował jego fragmenty, zdania składające się na ten ciąg i opublikował, tak, w Annalen der Naturphilosophie chyba po raz pierwszy to wyszło, tak. Natomiast w dociekaniach mamy do czynienia z inną poetyką, z taką poetyką pozwolenia temu słowu na mówienie różnych rzeczy naraz. Tam jest tak trochę z podziałem na role, jeden bardziej jest Wittgensteinem, drugi bardziej z nim polemizuje, ale tak naprawdę to się przerzuca między tymi stronami. I co jest tutaj w dociekaniach ważne, że Wittgenstein trochę tam mówi jednak o rozumie, chociaż używając terminu raczej Verstand. No ale Wittgenstein nie był filozofem na całe szczęście, oczywiście dla niego tkwiącym po uszy w tradycji kantowskiej. Pozostawał może pod nieznacznym wpływem, tak? Kanta, neokantyzmu, no takich rzeczy oczywiście, ale to nie było coś, co by go ukształtowało. W związku z tym on mówi Verstand, tam gdzie, czyli jakby to, co u Kanta się po polsku nazywa intelektem, tak? Czy rozsądkiem w starszym przykładzie. A nie Vernunft, czyli tam, gdzie Kant właśnie mówi o tej władzy ulegającej iluzji i wymagającej nałożenia na nią jakichś rytmów. I Wittgenstein tam mówi taką rzecz, że filozofia jest walką z opętaniem naszego Verstand, czyli naszego rozumu, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj trzeba by to przetłumaczyć rozum, uważam. Z opętaniem naszego rozumu przez środki naszego języka. Verhexung. Philosophie ist ein Kampf, ja in die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. I mówi tutaj moim zdaniem rzecz bardzo ważna, tak? To znaczy, że i to, taką troszeczkę przypominającą tego Odyseusza, tak? To słowo, ta to mowa, jest zaczarowanie, ta mowa, tak? Które nas verhext, tak? To nie jest tylko opętanie w złym sensie, tylko tak, też zaczarowanie. Zaczarowanie, tak, jest to zaczarowanie, ale trzeba z tym walczyć, ponieważ to ono odpowiada za to, że zaczynamy, że tak powiem, z przekonaniem, że mówimy coś racjonalnego, snuć jakieś dyrdy małe na temat tego, jaki też musi być świat, jak on musi być skonstruowany, żeby to mówienie było możliwe, prawda? W swoich jakichś tam cechach, w swoich właściwościach, w swoim na przykład uporządkowaniu, tak, że w świecie muszą istnieć jakieś normy, reguły, które z tym sterują, jakieś algorytmy wbudowane w strukturę świata. I to już się zaczyna robić z tego metafizyka oczywiście, którą Wittgenstein próbuje, tak powiem, wyłączyć. Ale to nie znaczy, że oczywiście jakby nie ma tam metafizyki, bo jest ta metafizyka właśnie w tym sensie. W sensie tego, tej próby wskazania jakby, jeśli nie po prostu punktu, to obszaru, przez który przechodząc, niepostrzeżenie dla nas samych, zaczynamy mówić rzeczy, na które w zasadzie nie mamy, że tak powiem, pokrycia.
Tutaj bym a propos tego pragnienia jeszcze powiedział coś takiego, bo to jest oczywiście strasznie ważna sprawa, ten wątek pragnienia jako takiego bardzo jako takiej bardzo fundamentalnej siły. Prawda? To jest coś takiego, to jest jakaś taka siła, jakiś taki elan, pęd do by iść coraz dalej i dalej. Ja myślę, że ta problematyka jakoś u Kanta jest obecna. Tylko jak to u Kanta, oczywiście ona jest obecna w taki, powiedziałbym, hanseatycki sposób, to znaczy właśnie opakowana. To jest zresztą powiedzmy XVIII wiek, wtedy tylko chyba de Sade mówił dosadnie na te tematy, prawda, a Kant jeszcze nie. Powiedziałbym, że on próbuje jakby zdać tego sprawę. To, co mówiłaś, druga krytyka. W pewnym momencie wskazuje na praktyczność, na ludzką praktyczność, na ludzkie działanie, na ludzkie potrzeby, na ludzkie skłonności też, które jakby stoją za tym właśnie, że ta czysto poznawcza, można by powiedzieć, dynamika szukania coraz to jakby bardziej całościowych uzasadnień i tak dalej, że ona w pewnym momencie nabiera takiego impetu dodatkowego, wynikającego z poszukiwania ugruntowania dla naszej praktyczności. I to dałbym, że w trzeciej krytyce, jak przystało na, że tak powiem, miejsce w kolejce, w trzeciej krytyce, idzie jeszcze dalej i wskazuje, powiedziałbym, na jakąś taką organiczność rozumu. Na to, że to jest taka po prostu w pewnym sensie żywa, organiczna maszyna, która po prostu tak ma. Która po prostu tak ma, że idzie naprzód, a ponieważ nie widzi granic, które są, ale są niewidoczne, to jest trochę odrębny wątek, bardziej właśnie w tej książce eksplorowany i to jest jej tutaj ważną zaletą, to po prostu siłą pewnego rodzaju automatyzmu zostaje zepchnięta na obszar, na którym w pewnym momencie no, po prostu zaczynają się schody, tak? Zaczyna się wygłaszać sprzeczne sądy, zaczyna się budować bardzo ładnie wyglądające sylogizmy, które tak naprawdę opierają się na jakichś podstawowych, elementarnych błędach, jak w paralogizmach. Zaczyna się takie argumenty, które, że tak powiem, dowodzą niesamowitych rzeczy na podstawie skromnych założeń, jak dowód świętego Anselma, istnienia Boga budować. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście w pewnym momencie wychodzimy poza granice, bo ich nie widzimy, a wychodzimy dlatego, że po prostu tak mamy, że idziemy jak, że tak powiem, taka protoplazma, która się tylko może trochę bardziej uorganizowane rozprzestrzenia. Ja może też jeszcze do... Mówisz, że druga krytyka to są głównie rozważania natury praktycznej, a ja bym się właśnie upierała, że tam następuje przejście, choć zapewne przez samego Kanta nie do końca zamierzone, właśnie do uprawiania metafizyki po krytyce czystego rozumu. Czyli to jest pierwszy przypadek metafizyki postkrytycznej, gdzie właśnie, no, wrócę do tego swojego wątku, eksplorowany jest ten noumen, ja jestem, z którego Kant się wiele rzeczy dowiaduje, jak się okazuje. To doświadczenie nie jest zupełnie neutralne i jałowe, bo dowiaduje się, że jest absolutnie wolny. Tak? Na poziomie transcendentalnym odkrywa absolutną wolność, tak? Która oczywiście może się w świecie manifestować wyłącznie w postaci działania etycznego. Tak? Działania etycznego, które rozbija empiryczne łańcuchy świata konieczności, tak? Czy królestwa konieczności. No, czy to nie jest metafizyka? Czy to nie jest metafizyka? I to jeszcze na dodatek można powiedzieć, że oczywiście możemy powiedzieć, że to jest nowa metafizyka i faktycznie tak to będzie szło dalej. Przez Schellinga,
Bergsona, który wprost uzna, że z faktu, że istniejemy, że ja jestem, wynika specjalny rodzaj wiedzy, czyli intuicji. Intuicja w ogóle nie odwołuje się do schematów myślenia, czy czystego myślenia. Jest jakimś takim odrębnym rodzajem wiedzy, który jest zaczerpnięty wyłącznie z doświadczenia naszej egzystencji. No ale właśnie możemy się zastanawiać, czy to jest zupełnie coś nowego, czy już w ogóle historia metafizyki zna takie przypadki. Że jak Hans Jonas pisze o Kancie, zresztą w perspektywie Heideggera, w religii gnostyckiej, mówi, że to jest bardzo, to co robi Kant w drugiej krytyce, jest w gruncie rzeczy bardzo tradycyjną metafizyką systemów gnostyckich, które wszystkie opierają się na absolutnej odrębności tego doświadczenia ja jestem, w tej transcendentalnej głębi, która jest od początku jest doświadczona jako odseparowana od tego, od świata empirycznego, w który czuje się wrzucony. To, co Heidegger nazwie Geworfenheit. Hans Jonas mówi, no to już w drugim wieku naszej ery tak właśnie wyglądała metafizyka gnostycka, opierająca się na bardzo ścisłym dualizmie. Ja jestem i tego jest otaczającego świata. Więc to jest pytanie. Znów, czy rzeczywiście Kant to jest taka cezura? I rzeczywiście, jak to się mówi, ban on metaphysics, tak? Taka bardzo silnie sformułowany zakaz uprawiania wszelkiej metafizyki, jak analogiczny do zakazu przedstawiania, tak? Wspomniałeś o idolach Mariona, no oczywiście zakaz metafizyki jest czymś w rodzaju właśnie biblijnego zakazu przedstawiania. Ale czy rzeczywiście tak jest? Tak? Czy naprawdę wraz z Kantem skończyła się metafizyka? Oczywiście ty, Marcinie, masz rację. Nie da się już uprawiać metafizyki jako takiej niczym nieskrępowanej spekulacji. Tak? Takiej właśnie tej protoplazmy, która sobie idzie i zawłaszcza kolejne fragmenty, bo takiej się podoba po prostu, prawda? A ja przez cały czas nastaję na to, że metafizyka jest po Kancie permanentnie uprawiana, że ma charakter postkrytyczny, że bierze pod uwagę wszystkie ograniczenia, które pierwsza krytyka na poznanie nałożyła, tylko wykorzystuje jakby inne drogi, inne środki, inne doświadczenia, które ją gruntują. Poczynając od drugiej krytyki. To ja się 100% zgadzam. Tak, znaczy, że ja właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest, że to jest coś, czego się nie da zablokować efektywnie. No nie da się, ale no można to robić dobrze. To nie znaczy, że właśnie siłą rzeczy będziemy popełniać błędy, się, nie wiem, ładować w wolfiańską metafizykę, bo tak. No właśnie nie chodzi o to, że to może być też wysiłek postkrytyczny. Tak, oczywiście, no można być świadomym różnych, jakby to powiedzieć, zasadzek, pułapek, trudności, które tutaj, na które między innymi Kant wskazuje, czy różni inni filozofowie jakoś tam do Kanta nawiązujący, czy bezpośrednio też Kanta poprzedzający, jak Hume, jak najbardziej. I oczywiście wcześniej też to było, to znaczy jakiś poziom przecież metodologicznej samowiedzy i dawniejsza metafizyka posiadała. Leibniz różne rzeczy mówił, świadom tego, że są pewne, ramy racjonalnego dyskursu, których on musi się trzymać, prawda? Nie każdą rzecz był skłonny wygłosić jako element wywodu filozoficznego i po Kancie oczywiście też, tak? No ale to, co Kant na to zwrócił, znaczy tak mi się wydaje, no on to o tym dużo nie pisze, ale to wprost wynika z jego rozważań, że ten rozum, jeśli już tak, takim personifikującym językiem mówimy, który Kant zresztą zaproponował, tak,
rozum, który sam buduje pewną teorię samego siebie w Krytyce Czystego Rozumu i innych krytykach Kanta, zresztą jakby to kontynuuje to dzieło, jest oczywiście wciąż tą samą władzą, władzą budowania teorii, władzą wymyślania warunków do tego, co nieuwarunkowane, bo to jest tak naprawdę, tak definiuje rozum Kant. I pozostaje w związku z tym wciąż tą zdolnością, która nieuchronnie w pewnym momencie przekracza dopuszczalne dla siebie granice. Tak? I jest na tym rozdrożu, jakby, o którym wie, że ono gdzieś tam jest, ale nigdy nie wie, gdzie dokładnie. I to jest najgorsze, że nigdy nie wie, gdzie dokładnie. Ten... Dobrze, a czy Kant przekroczył tę granicę w drugiej krytyce, mówiąc o doświadczeniu ich win jako absolutnej wolności? Myślę, że nie wiem, ale to jest gdzieś blisko takiego rozdroża pójścia albo w takim kierunku, który można by nazwać metafizyką właśnie krytyczną, albo coś, co sam Kant nazwał Schemerei. Ale to jest nieuchronne. I nieuchronne jest też to, że jak ktokolwiek się za metafizykę bierze, oczywiście jedni w sposób bardziej znaczący tkwią w tym dziwnym miejscu, tak, inni mniej, no Kant w sposób bardziej znaczący na pewno, tak, że nigdy nie wiesz dobrze, gdzie jest to miejsce, w którym się te drogi rozchodzą, prawda? Tego nie widać, tak, wiesz, gdzie, jakby od pewnego momentu to już wiesz, gdzie ono gdzieś tam jest. Być może od Kanta, być może jeszcze wcześniej nawet to już było wiadomo. Mi się wydaje, że to już w jakimś sensie i Kartezjusz czy Leibniz to wiedzą. I to jest, kurczę, zgadywanie. No. Teraz to już pani musi go odnieść. Tak. Nie, też nie uważam, żeby tam miał miejsce jakiś właśnie całkowity zakaz uprawianie metafizyki nałożony przez Kanta w pierwszej krytyce, no bo on sam przecież w jednym z tych trzech pierwszych głównych pytań, które stawia na początku pierwszej krytyki, właśnie wymienia na trzecim miejscu właśnie, jak jest możliwa metafizyka jako pewna naturalna, tak, jako nauka właśnie i zarazem pewna naturalna skłonność ludzkiego rozumu. Więc tutaj z pewnością nie chodzi moim zdaniem właśnie o jakiś całkowity zakaz, tylko właśnie pewne ograniczenie działających sił, pewne wytyczenie jakiegoś korytarza. No tylko właśnie pytanie, gdzie i jak go wytyczyć. I tu bym może właśnie znów powrócił do tego idolu, albo idola Mariona. Właśnie, no bo oprócz doświadczenia Izbin w drugiej krytyce, no to jakby też fundamentalną w tym wywodzie kantowskim ugruntowaniu moralności pełni właśnie figura Boga prawodawcy. No i o tej właśnie figurze Marian mówi, że jest to pewien idol, pewne konceptualne ograniczenie nałożone właśnie na Boga, upojęciowienie Boga i właśnie jego zdaniem śmierć takiego Boga oznajmia niczym śmierci Boga. Więc na właśnie idol jest zarazem właśnie tą ograniczoną, ale tu się będę jakoś przy tym troszeczkę upierał, no właśnie jakąś pełnią, jakąś pozytywnością. Oczywiście nie jest to nieskończona pełnia właśnie, która wykracza poza nasze pojęciowe czy też jakieś materialne środki zrozumienia, natomiast ona tam daje o sobie znać. Więc moim zdaniem moglibyśmy faktycznie połączyć te dwie krytyki właśnie być może przez tę figurę idola. I tu z tym łączeniem właśnie, to też zanim rozmowa uciekła znowu z powrotem w stronę Kanta, myślałem właśnie o Wittgensteinie, no że tu też ta łączność między traktatem a dociekaniami jest nieprzypadkowa w tym sensie, że no właśnie w traktacie, w swojej wczesnej filozofii Wittgenstein zarysowuje pewien projekt właśnie zarysowania pewnych ram, właśnie granic rzeczywistości, tego, co możemy sensownie mówić
tego, czego nie możemy. Później oczywiście musimy odrzucić z nim tę drabinę, natomiast właśnie, no tu posługuję się siłą rzeczy tymi skrótowcami, no ale w późnej filozofii Wittgensteina wstępujemy razem z nim w te zielone doliny głupoty i tam właśnie robimy te szkice plenerowe i obserwujemy, jak ten język działa. Właśnie jak to się dzieje, że on nas właśnie zaczarowuje, albo tak, że właśnie nasz rozum jest opętany tym językiem. Więc tu bym widział po prostu pewną zbieżność i pewien podobny kierunek, w jakim oni obaj podążają, co jakby, no tak, też myślę jest nieprzypadkowe dla struktury tej książeczki. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos lub jakoś skomentować, odnieść się bądź zapytać o coś? Bardzo proszę. Ja mogę. O, super. Tak, ja bym chciał, znaczy po pierwsze mam komentarz, a po drugie pytanie, więc chciałbym subtelnie jednak zaprotestować przeciwko takiemu jednoznacznemu przypisywaniu późnemu Wittgensteinowi, zwłaszcza późnemu Wittgensteinowi, podążania za pragnieniem metafizycznym, bo wydaje się, że jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, to znaczy pragnienie metafizyczne niewątpliwie jest w optyce wittgensteinowskiej, natomiast wydaje się, że tym, kto za tym pragnieniem podąża, jest jednak interlokutor Wittgensteina. Natomiast sam Wittgenstein stara się z tego interlokutora sterapeutyzować, sprawić, żeby jakby zawrócił z tej drogi. Więc wydaje mi się, że jakby kwestia pragnienia metafizycznego jest niewątpliwie tam obecna, nawet prawdopodobnie dokładnie w tych terminach, ale jest jednak dialektycznie rozegrana. A pytanie dotyczyłoby tej krytycznej metafizyki Iżwin, która jest oparta na pojęciu doświadczenia. Chciałbym się zapytać, czym miało być to pojęcie doświadczenia, albo czym jest tutaj to pojęcie doświadczenia? Znaczy, czy jest ono czymś zewnętrznym, całkowicie nam danym, co do nas przychodzi, już całkowicie ukształtowane, czy też jednak jest czymś, co jednak, żeby było jakieś, musi być przez rozum dopiero ukształtowane, pomimo tego, że jest jakby właśnie doświadczeniem, które daje nam jakieś inne poznanie niż samo poznanie rozumowe. A do kogo jest to pytanie? Do wszystkich. Aha. Ja chętnie odpowiem. Kto wie? Proszę bardzo. Tak, to ja chętnie odpowiem o Wittgensteinie, na temat Wittgensteina, a doświadczenie zostawię lepszym. Otóż, to oczywiście zgoda i tak jak mówię, no to był pewien skrót, myślę, z mojej strony. Nie chodzi oczywiście o to, że Wittgenstein tam właśnie wskakuje na główkę w to pragnienie metafizyczne. To faktycznie ma miejsce pewna dialektyka, ale tam, gdzie właśnie wcześniej ta problematyka jest raczej gdzieś tam na ubocze spychana, to ona tam wybrzmiewa i oczywiście wybrzmiewa nie po to, żeby ją w pełni afirmować, no tylko właśnie nadać ten pewien tor, więc tak, mowy o dialektyce jeszcze chyba nie było dzisiaj, ale myślę, że tak, ten termin tutaj w kontekście tego zagadnienia jest kluczowy, więc tak, pełna zgoda. Myśmy chyba tutaj nie sugerowali tak wprost, że u późnego Wittgensteina następuje jakieś rozpętanie metafizycznego pragnienia, ale ja też bym się nie zgodziła, że późny Wittgenstein to tylko dociekania i ta koncepcja właśnie terapeutyzowania rozmówców, którzy dają się ciągle opętać metafizyce. Coaching. Taki coaching właśnie. Bo no ja myślę też o Wittgensteinie w kontekście jego takich rozproszonych uwag na tematy religijne i mam takie wrażenie, że choć nie wiem, czy uda mi się skonceptualizować tę intuicję tutaj udatnie, ale mam takie wrażenie, że Wittgenstein rzeczywiście to nie jest żadne zerwanie z czasem traktatu, natomiast mam takie poczucie, że on zaczyna żyć w tezach siódmych, że po prostu przechodzi do jakiegoś rodzaju kontemplacji tego, o czym nie można mówić, no bo już ustaliliśmy granice tego myślenia i o tym jest właśnie książka Michała. Nie można o tym mówić, można tylko to wskazać,
I teraz jest taki dziwny rodzaj właśnie skoku w tę formę życia, doświadczenie życia u Wittgensteina, o którym on w gruncie rzeczy zdumiewająco wiele mówi. Dla niego to jest ekwiwalent doświadczenia mistycznego. W pewnym momencie coś takiego mówi wręcz, że ja żyję, ja jestem. Jest dla niego jedynym zrozumiałym sensem mistyki. Znaczy, jeśli w ogóle czyta mistyków, zastanawia się po prostu, nad czym to doświadczenie mistyczne mogło, czym mogłoby być, i dochodzi do wniosku, że to jest jedyne odniesienie, które robiłoby sens dla niego. Tak? To właśnie doświadczenie ja jestem, czy doświadczenie życia, które nie mieści się w formach myślenia, rozbija naczynia pojęciowe. I to napięcie u Wittgensteina jest. To on kojarzy z mistyką, to kojarzy z religią. Do końca życia się tym zajmuje. Nie pozwala sobie oczywiście na to, żeby metafizycznie spekulować. To go nie interesuje. Utrzymuje się w tym doświadczeniu właśnie jako częściowo niewyrażalnym. Czym miałaby być ta metafizyka bycia wyrastająca z tego doświadczenia ja jestem? Nie ma na to jednej odpowiedzi. Wszyscy filozofowie po Kancie, z Kantem moim zdaniem włącznie, począwszy od drugiej krytyki, udzielają na to pytanie różnych odpowiedzi i wymyślają różne strategie. Natomiast ogólna idea jest taka, żeby ominąć granice czystego myślenia. Albo nie tyle ominąć, co po prostu uwzględnić je i zakorzenić doświadczenia metafizyczne w czymś innym niż kontemplatywny, a potem konceptualny ogląd świata. Kant, Schelling, Hegel z niezwykle intensywnym doświadczeniem realnego, na pewno Bergson, o którym wspominałam, mówiąc, że właśnie intuicja jest zupełnie osobnym rodzajem wiedzy, wynikający nie z faktu, że myślimy o świecie, ale że jesteśmy w świecie. No oczywiście Heidegger, z całym Seinsdenken, który jest jakimś rodzajem właśnie wyrażania tego, co pierwotnie niewyrażalne, czyli właśnie tego doświadczenia ja jestem. I też jestem w świecie. Myślę, że Wittgenstein ma jakoś rację, mówiąc, że to jest wariant pokantowskiej nowoczesnej mistyki. Lokowania właśnie niewyrażalności, ale też niezwykle intensywnego doświadczenia, nie w jakiejś unio mistyka z Bogiem, tylko właśnie w zagłębianiu się w doświadczeniu własnej egzystencji jako czegoś, co stanowi wyzwanie dla pojęć, co wcale nie jest automatycznie cogito, co nie jest wychwytywalne przez cogito, taka osobność sum. Paul Valéry bardzo ładnie sparafrazował Kartezjusza, moim zdaniem bardzo tak właśnie w duchu dwudziestowiecznej filozofii, mówiąc, czasem myślę, czasem jestem. No. To jestem jest tutaj bardzo osobne, bardzo odrębne, ale też stanowi wyzwanie dla myślenia, które ma się jakoś na tym doświadczeniu pożywić. No tak. To nie było tak klarowne, jak rozważania Michała w tej książce, ale no właśnie wydaje mi się, że kiedy już sobie wyznaczymy te klarowne granice czystego myślenia, no to siłą rzeczy wykraczamy je właśnie ku tego rodzaju spekulacji, ale to nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale... Tak. Okej. Okay. No ci nie.
może chciałby jeszcze zabrać głos? To zabawne, bo akurat ja zawsze miałem skojarzenie z Wittgensteinem, z późnym zwłaszcza, z dociekaniem. Znaczy ta różnica pomiędzy wczesnym a późnym też jakoś tak mnie chyba nigdy mnie jakoś nie przekonywała, ale z tym późny to właśnie w tej terapeutyczności wydawał mi się skądinąd, by tak rzec metafizyczny. No w takim sensie, w jakim, nie wiem, tutaj zresztą Marcin to porównał, tak, że jakiś no, trochę Wittgensteina, trochę jakiś interlokutor. Mi się daje po prostu bardzo sokratejskie. To jest jakaś bardzo sokratejska książka. I też mam wrażenie, że to jest jakaś taki rodzaj jakby inscenizacji myślenia jako pewnej praktyki. No właśnie takiego... No i znaczy, wydaje mi się, że to jest, że Wittgenstein nie przypadkiem jest z epoki Freuda. To znaczy, że ten terapeutyczny wysiłek to na przykład, że trzeba mówić, bo niby on właśnie chroni przed tym językiem, ale jednocześnie właśnie to się gdzieś musi wydarzać w języku, że mi się wydaje to w ogóle nie antymetafizyczne, to tak na marginesie, żeby dać czas też Państwu na ewentualne zastanowienie się nad kolejnymi kwestiami. A jeszcze mam taki, w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo to ona zupełnie z innej beczki. No bo tu jest, taki rodzaj projektu, powiedzmy sobie, tego, czym jest metafizyka, czy czym jest myślenie metafizyczne. No, że ono tak z grubsza, gdzieś z istoty swojej, troszkę to Marcin na początku tak to podsumował, ono zajmuje się jakby granicami. Na ile właśnie zajmowanie się granicami jest tą właściwą działalnością metafizyczną, czy aktywnością metafizyczną, no to jest pytanie, czy tylko tymi granicami, czy metafizyka po prostu z konieczności w pewnym momencie musi dotrzeć do tych granic. I gdzieś byłbym ciekawy zestawienia tego z naukami, które no, w różnych, powiedzmy, epokach, różnych momentach jakiegoś swojego rozwoju, gdzieś tam, czy nawet w różnych obszarach jakiejś refleksji, zderzają się ze swoimi granicami. Prawda? Inaczej to troszkę wygląda, nie wiem, w matematyce na przykład, prawda? Gdzie badanie, no nie wiem, na przykład podstaw matematyki można by interpretować jako rozważanie nad granicami pewnego rodzaju. No i można to robić metodami matematycznymi skądinąd. Jest to jakiś tam obszar matematyki, skądinąd być może nawet nie najważniejszy. Jest to jakaś lokalna aktywność matematyczna, prawda? No nie wiem, jak weźmiemy teologię, przykładowo, no to refleksja nad granicami, tam czy słowo poznanie to jest najadekwatniejsze, to jest inna rzecz, no ale powiedzmy o jakiś rodzaj dostępności do, nie wiem, bytu transcendentnego jest centralną kwestią. I również można to rozważać w języku teologicznym. Pewnie troszkę to inaczej jest, nie wiem, w naukach, powiedzmy, historycznych, kiedy mamy, no nie wiem, takie ograniczenia czysto obiektywne na dostęp do źródeł, prawda? No i właśnie zastanawiam się, czy refleksja w obszarze tych nauk, gdy one docierają do tych granic, czasem własnymi metodami, tak jak w matematyce, choć w sposób lokalny, jest działalnością metafizyczną, czy, i to jest druga kwestia, to znaczy na czym polega ta decyzja, czy to rozstrzygnięcie, że w obszarze filozofii rozważanie nad granicami nie jest lokalne, tylko jest centralne. Bo tak rozumiem trochę tak jakby stanowisko. Ja sam nie mam na to odpowiedzi jakoś tak na szybko. Właściwie to przyszło mi to pytanie do głowy, jak wszedłem dzisiaj na spotkanie. Tak jakoś sobie przejrzałem te nauki, co one myślą nad granicami. Właśnie czasami jakoś prowadząc jakąś refleksję meta,
prawda, czy nie wiem, naukach społecznych na przykład, prawda, jakieś takie rozważania nad możliwością formułowania, czy to jakichś praw, czy tez na temat społeczeństwa, czy nie wiem, relacjami pomiędzy metodami ilościowymi i jakościowymi. No krótko mówiąc, i czynią to niejednokrotnie w takim prawie że filozoficznym języku. No, a w każdym razie można by właśnie zastanawiać się, na ile to jest jakaś taka aktywność natury metafizycznej. Właściwie to rzucam trochę w powietrze, ale byłbym ciekaw jakiegoś ustosunkowania się. Znaczy, mógłbym odpowiedzieć krótko tak, a długo powiedzieć trochę więcej i idę tą drugą drogą. Więc po pierwsze wydaje mi się, że starałbym się nie różnicować i to też staram się, zwłaszcza jakoś tak na końcu tej książki czynić, nie wiem na ile właśnie udolnie, żeby nie przeciwstawiać sobie właśnie jakichś rozważań przedmiotowych, czy to w filozofii, czy w naukach, właśnie poszukiwania granicy, czy jakiegoś ustosunkowywania się do tej granicy, jakiegoś obszaru badawczego na przykład. I tu mi się właśnie wydaje, że ta uwaga Hegla, którą na początku przywołałem samym, że właśnie granica jest negacją, ale i zasadą, wydaje mi się, że jakby tutaj ona bardzo dobrze gra. To, nie, to znaczy, uprawiając pewną działalność właśnie filozoficzną czy naukową, uprawiając ją w cudzysłowie na sposób krytyczny, czy jakoś bardziej potocznie mówiąc świadomy, wydaje mi się, że prędzej czy później dojdziemy do tej granicy, znaczy do zagadnienia granicy właśnie, na przykład granicy stosowalności jakiegoś aparatu teoretycznego. I powiedziałbym, że tak, że to już jest metafizyka. I wydaje mi się ponadto, że musi być, nie musi być to pewna metafizyka przedmiotowa, to znaczy nie musimy właśnie wtedy, taką mam nadzieję, wykraczać poza ten obszar, żeby właśnie spoza tego obszaru powiedzieć tak, tu przebiegają jego granice, tylko że właśnie stosując pewien aparat wraz właśnie z towarzyszącą temu pewną refleksją, możemy dojść, pozostając cały czas w ramach tego paradygmatu, do właśnie metafizycznych wniosków nad granicami nowego paradygmatu. I no nie wiem, z przywołanych przez siebie przykładów, no to najchętniej bym się jakoś odwołał się do nauk społecznych i powiedzmy, nie wiem, kwestia modelowania właśnie jakichś zjawisk społecznych za pomocą narzędzi statystycznych. Znaczy pytanie, kiedy właśnie to jest zasadne. Tu by na przykład Hannah Arendt powiedziała, że właśnie w momencie, kiedy rozpatrujemy życie, społeczeństwo, to jakby przejście z polis właśnie do społeczeństwa wprowadza nam prawo wielkich liczb, no i możemy wtedy modelować pewne zjawiska właśnie w odwołaniu do statystyki. I zresztą ostatnimi czasy, nie wiem, czy to nie jest właśnie idol, za którym podążam i który właśnie to moje spojrzenie zafiksowuje na nim samym, ale jakby kwestia właśnie jakby statystyki jako, tak jak Wittgenstein chciał widzieć na początku swojej twórczości właśnie logikę jako coś przenikającego świat. Ostatnio zastanawiam się właśnie, na ile statystyka ten świat przenika i w jakich obszarach. Więc wydaje mi się, że uprawiając statystykę również taką, nie wiem, z punktu filozofa można by powiedzieć jakoś mniej godną, to znaczy statystykę po prostu stosowaną. Nie statystykę jako część matematyki, tylko właśnie wykorzystując ją w jakichś badaniach. Wydaje mi się, że możemy dojść do bardzo metafizycznych wniosków. Więc ta krótka odpowiedź ją podtrzymuje, brzmi cały czas tak. Właściwie ta filozofia, która jest w takich dyscyplinach jak matematyka, fizyka, historia, ekonomia i socjologia, no bo co? Ta filozofia, która tam jest właśnie w takich rozważaniach, jak mówiłeś, nad granicami pojmowalności nad pewnych zjawisk, nad granicami stosowania pewnych metod, nad granicami dokładności, z jaką możemy opisywać rzeczywistość i tak dalej, która jest nieodłączna od aktywności naukowej, w ogóle od aktywności poznawczej, ale nauka ma tę przewagę, nie tę, że jest nauką, prawda, mamy kult nauki,
tylko dlatego, że nauka jest akurat metodologicznie najbardziej wyrafinowanym, poznawczym przedsięwzięciem, jakie zaistniało, tak? Może przyjdą w przyszłości jeszcze bardziej wyrafinowane, ale na razie nic takiego nie ma. I dlatego ona oczywiście również takiej refleksji się oddaje bardzo... I to im bardziej istotnym momencie rozwoju jakiejś dyscypliny się znajdujemy, przełomowym, tak, tym tej refleksji, która jest, jakby powiedzieć, z ducha filozoficzna, chociaż nie zawsze filozoficznym językiem prowadzona, jest jej więcej. Przecież ludzie, którzy tworzyli fizykę kwantową, filozofowali na że tak powiem, na potęgę, tak? Chociaż oczywiście, i to nie na takiej zasadzie, że oni robili te swoje tam, budowali te swoje konstrukcje teoretyczne, matematyczne, a że tak powiem, w wolnych chwilach, czy dla odpoczynku, czy coś trochę filozofowali, jak powiedzmy Niels Bohr, tylko filozoficzne rozstrzygnięcia i filozoficzna refleksja jest zbudowana w samo powstanie tych teorii i o większości innych dziedzin też można tak powiedzieć. Historia albo archeologia. To o takim kazusie wspomnę, z którym ostatnio mam dużo do czynienia, ponieważ wiedziony tym, że już od dawna trochę zbyt długo zajmuję się filozofią. Trzeba by tak to powiedzieć, to wśród rzeczy, którymi próbuję się, że tak powiem, od filozofii trochę oddalić, czy za pomocą których jest, i okazuje się, że to nie do końca się udaje, bo filozofia wciąż tam jest. To jest taka problematyka dotycząca, mi się skojarzyło z tym Odyseuszem, dotycząca takich archeologiczno-historycznych badań nad Grecją, ale nie tą Grecją taką, która jest naszym takim wczoraj, to znaczy tam 5-4 wiek przed naszą erą, tylko 14-12 wiek przed naszą erą, prawda? Trochę się zachowało pozostałości architektonicznych, trochę się zachowało ceramiki, to całkiem sporo. Zachowały się tabliczki gliniane, na których pisano w tak zwanym pismem linearnym, które zostały odczytane przez dwóch uczonych brytyjskich, Chadwicka i Bentrisa, zaraz po II wojnie światowej. Oni wcześniej pracowali nad odszyfrowywaniem niemieckich szyfrów, łamaniem niemieckich kodów, tak? I te umiejętności i te narzędzia matematyczne zastosowali do odczytania tego linearnego pisma sprzed ponad 3000 lat. Z tego próbuje się złożyć obraz tego społeczeństwa, o którym nic nie wiadomo w takim sensie, w jakim wiadomo o społeczeństwach historycznych. Na podstawie tych okruchów próbuje się rekonstruować ten świat, prawda? I idzie to czasem lepiej, czasem gorzej, w odniesieniu do pewnych spraw idzie lepiej niż w odniesieniu do innych, ale ważne jest to, że w większości artykułów i książek z tej dziedziny natrafiam na bardzo dużo filozofii dotyczącej tego, czym jest fakt, czym jest świadectwo, jakie są granice budowania, że tak powiem, czy konstruowania rzeczywistości historycznej na podstawie świadectw. To jest niebanalna filozofia. Ja bym powiedział, kończąc, że jak zastanawiam się nad tym wszystkim, co można znaleźć u Newtona, u Nilsa Bohra, u Einsteina, u Johna Stuarta Bella, u tych ludzi od historii, u ekonomistów, u socjologów różnych, psychologów, tak, to zadaję sobie pytanie, czy w ogóle jeszcze potrzebne jest to poza tym, co oni robią, prawda? Co właściwie filozofia tutaj do tej refleksji dodaje? Ja bym jeszcze Hawkinga i Penrose'a dodała. Tak jest. I co filozofia jeszcze, co filozofia do tego dodaje? Filozofia to w jakiś sposób tak zbiera do kupy. No tak próbuje, się porusza pomiędzy. Porusza się pomiędzy, ale tak naprawdę wypowiedź filozoficzna to jest nie wypowiedź taka, granica jest tu, a tu, tylko to była wypowiedź filozoficzna, to jest taka, zastanawiamy się nad granicami.
to chyba jesteśmy usatysfakcjonowani w pełni. Ale to my, czy... Nie, no widzę te uśmiechy. No to czują, że sprawa dobiega końca. Tak, można i tak to ująć. Będę większym optymistą. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszym rozmówcom, gościom, gościniom. I zapraszam, bo to są 4 egzemplarze. Można nabyć. Więc zapraszam, bo warto. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Jak fajnie było się spotkać. Dla mnie to pierwsze takie spotkanie, no nie licząc zajęć oczywiście, po tej przerwie. No. No tak.